Jeśli nadajecie na żywo i chcecie wyświetlić użytkownikom film i zdarzyło się, że nie słyszą dźwięku tego filmu albo piosenki, to prawdopodobnie źle udostępniacie im swój ekran. Po pierwsze, wchodzimy w ustawienia użytkownika, tryb streamowania i upewniamy się, że mamy zaznaczony. Jeżeli mamy, to udostępniamy ekran za pomocą opcji Go Live. Nie udostępniamy swojego ekranu, a udostępniamy aplikację i tutaj wybieramy albo aplikację, w której w tym momencie mamy otworzony film, piosenkę, nagranie, Tą aplikacją może być aplikacja do odtwarzania wideo, lub może być to po prostu przeglądarka Google Chrome, Mozilla, cokolwiek innego. Klikacie w tą przeglądarkę, klikacie na dawaj na żywo, i teraz wszystkie dźwięki, które są w tym programie odtwarzane, są odtwarzane także użytkownikom waszego kanału. Więc nie udostępniamy ekranu, a udostępniamy aplikację. Tworzymy te poradniki, aby pomóc nauczycielom w prowadzeniu lekcji online. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, koniecznie wskocz na stronę klubmodychliderów.pl, łamane przez Discord. Znajdziesz tu poradniki do Discorda, a także całą playlistę przygotowanych przez nas filmów. Jeśli chcesz nas wesprzeć i postawić nam dobrą kawę, kliknij przycisk wesprzyj nas i przelej dowolną darowiznę. Z góry dziękujemy.